come and get it. Cześć, ogólnie to odcinek po moim kanale i tym razem zgłosił się z dwóch widzów. Pierwszym to jest Kiki i jakiś słyszy ok kakeł, no i będziemy z hakeł i będziemy te dwa kanały testować, znaczy promować i oceniać, a więc nie przedłużając, lecimy. Pierwszym widzem jest to Kiki. Tak, widać, że on tu ma nawet fajny, ma ten baner i też mi się podoba ta grafika z tym jego skinem, bardzo fajne. Zobaczymy go. O, jest 18, zostawimy mu te 18 lajków, mordo, żeby ci tu było dobrze. To jest no fajny kanał, mi się tu podoba. Tutaj tak samo zrobić co do Instagrama, ale to ja też tak mam ogólnie. No podoba mi się, nawet Hot 16 Challenge nagrał, ja to jeszcze nie nagrałem, bo nawet chyba nie mogę nagrywać niestety Hot 16 Challenge. Zobaczmy tutaj jego dokładne informacje. Cały kanał ma 1363 wyświetlenia, a więc spoko. Ten kanał nie ma polecanych, ma playlisty, widzę. No fajny kanał, mi się podoba. A więc lecimy teraz z oceneczką. Jemu daję tak, tak chyba 9 na 10, bo to tak dobra ocena na taki kanał. A my teraz wrócimy do z kolejnym widzem. A kolejnym widzem jest to Okkakeł, tak? Okej, okay. On tutaj wie, że nagrywa Brawl Stars, spoko, stawimy tego lajka, mordo, stawimy mu tutaj, tu mama, widać, że nie ma tu szczególnie tych, dopiero co zaczął nagrywać, aha, to był jego pierwszy chyba film, to dopiero co nowy kanał, tu ma też polecany kanał, fajny kanał, mi się podoba i już aż 50 słów, a ma tylko tyle odcinków, nie no, spoko, widać, że kanał, a więc możemy zrobić oceneczkę, ja mu daję 8,5, taka jest moja ocenka, jeśli byście chcieli przecikiem, myślisz łapeczkę w górę, zasubujesz mój kanał, napiszesz w komentarzu, że chcesz, żeby promować, napisz na serduszko, a my lecimy do filmu. Siemano, z tej strony Frankiu, w dzisiejszym odcinku zakończyłem kolejny odcinek z gry Minecraft i tym razem będzie to odcinek właśnie z serwera i naprawdę jestem mega zadowolony, że zaraz wbijemy 600 subów, już parę nam subów tylko brakuje, więc jeżeli nie subujesz, to też mi się taki przycisk, którego chciałabym naprawdę, żebyś kliknął ten czerwony przycisk i zamienił go na szary, żeby zawsze ten przycisk był po prostu szary. No i dzisiaj ogólnie będziemy zwiedzać właśnie ten oto serwer, bo jak wiecie, mamy po prostu nową wioskę, właśnie na naszym serwerze mamy nową wioskę, tak samo mamy po prostu będziemy zwiedzać nowe zakątki, więc naprawdę po prostu nowe jakieś właśnie rzeczy, bo powiem wam ogólnie zaraz, co się stało z naszą wcześniejszą wioską. Więc wszystko to właśnie wam powiem. I ogólnie po prostu dzisiaj z Szykiem będziemy sobie właśnie razem tak sobie grali, zwiedzać jakieś nowe zakątki, coś zdobywać, bo właśnie zawsze nagrywam takie odcinki zwiedzania serwerów. A więc ogólnie wam mówię jeszcze... Witam, tak, tutaj jest właśnie Szyjek i ogólnie wam jeszcze przy okazji coś powiem. Witam. Ważnego wam coś właśnie powiem. Bo jeżeli wbijemy 600 subów, zrobimy mega fajny specjał na kanale Frankiu Life. Pojawi się niedługo live'ik, który będzie trwał dosyć długo. Tak dwugodzinny, taki troszeczkę dłuższy live będzie. No po prostu, żebyście po prostu mogli sobie na nim ze mną właśnie nie oglądać. Więc zapraszam, jak wbijemy 600 subów, to tak gdzieś chyba w najbliższą sobotę. Albo jak wbijemy po prostu 600 subów, to wtedy to raczej zrobimy. A więc lecimy do odcinka. Okej, widzowie, a my lecimy już z naszym oto Minecraftem, a więc dobra, jak widzicie, pokażę wam oto tą nową, właśnie nowiuteńką wioskę, chociaż jeszcze będziemy, ogólnie ona jeszcze... Piękną. Czy no jeszcze nie piękna jest, ale czasem się buduje. Ale prawie, będzie... bo się nowa buduje, Franki, polecam im pokazać, jak wygląda stara. Znaczy no stary, w sumie możemy, nie no stary nie będziemy pokazywać, ogólnie widzowie pokażemy wam tą starą w kolejnym odcinku pokażemy wam ją i przy okazji wam powiem jak... Wygląda jak podpalone zapałki. No i przy okazji wam powiemy co się stało, że ta wioska została rozwalona. A więc powiem to krótko. Chodzi o to, że coś, był jakiś błąd tego, whitelisty, bo użyłem specjalnej komendy, która blokuje graczy na tego serwera, że nie mogą wbijać inni właśnie. Tylko, że coś się mega zbugowało i po prostu wszyscy, dużo osób jesteś obcych, wbiło na nasz serwer i zabierało nam zapalniczki, podpalało wioskę, no i niszczyły ją. Tak, może to powiedzieć. Mi zabrali wszystkie itemy. No właśnie, więc naprawdę, ale już teraz ogólnie to działa, bo już od 2 tygodni gram i już żaden typ nie wbija niż wcześniej, bo wcześniej to cały, no non-stop właśnie wchodziły typy jakieś, a teraz jest wszystko dobrze, bo nikt nie wchodzi, więc już wszystko się właśnie z tego skończyło. A więc dobra, przy okazji widzowie, oswoimy sobie tego oto... Pokażemy im, gdzie jest mój domek. Znaczy... Mój nowy, tutaj będzie powstawać, jak muszę im to powiedzieć, tutaj będzie powstawać wioska tych...
Hobbitów. Tak. Dopiero co właśnie zbudowała tutaj właśnie hobbitów. A czy jak ty będziesz tu mieszkał u mnie w tej chacie, czy będziesz w wiosce tam mieszkał? Ja będę tutaj mieszkać, Dobra. ale na tej górze będzie stał dom, który będzie jakby z tymi Aha, dobra, domkami wiecie co? połączony, Bo jak musimy już sobie trochę znaleźć ogólnie jakiegoś znasz. konia, więc ten koń jest naprawdę mega fajny, mi się podoba, więc go Ale ty masz oswoimy. konia już, jak sobie zbroi przecież. O, dobra, faktycznie. Jeż, nie, bo nie, bo ja sobie. To nie mój koń, to jest koń Bratola. A. Dobra, No kurczę, a masz jakieś siodło na zapleczu? wiesz co, możesz pożyczyć od Bratola, więc po prostu wiesz, zrobisz to tak, że pożyczysz jego konia, ale tylko nie, nie, chociaż nie wiem, czy on się na to zgodzi, bo jego konie. Nie Chociaż. zgodzi się. Dobra, nieważne. Co z tego, że jestem komandosem rosyjskim? Ale szkoda, że nie Coś. mogą dwie osoby siedzieć na koniu, widzowie. To było mega fajne. Byś po prostu na nich wsiądł, żebyśmy. O, mam nadzieję, że chyba widać 16 to musisz dodać. Albo No, przynajmniej na ośle, coś albo przynajmniej takiego. na czymkolwiek. Dobra, szyb. To po prostu ja. To idziesz ze mną, wchodź w tą Nie, to wyprawę. już wiek. Pączek, jestem cały czas Dobra, bo pączkiem. nie mogę się przyzwyczaić do twojej nazwy. Dobra, nieważne. Chodź za mną. Chodź za mną. Ja będę tak wolniej Ale jak chodził. chcesz, to możesz tak mówić, nie ma problemu. Po prostu A, mylę ty nie się. powinieneś dobry, znaczy Franki, już mówię, zrobić nowej jakby tabelki w opisie, w której będzie osoby, które grają w serwerze i wtedy linki do ich kanału. Czy Ale chcesz? one są zawsze, bo one są tak, one są razem z tych Tak, ale kanałów. masz razem, a one nie powinny być oddzielone właśnie. No w sumie dobra, Tak? okej, to w sumie to mogę zrobić. Zajmę się tym. W sumie w tym odcinku. I to teraz noc się robi, może następny dzień polecimy, zrób cięcie i lecimy chyba. Dobra, to i chodźmy najlepiej spać. Będziemy ogólnie widać A nowe nie za. możesz zrobić cięcia? Magia montażu? No w sumie tak, a my dzisiaj widzowie robimy cięcie i widzimy się, jak już będzie dziomek. Dobra, my właśnie jest to dziomek, a więc możemy lecieć. Dobra, tutaj. Tak, nie wiem, czy lecimy się. Nie, mi chodzi po prostu o to, że Nie. będziemy zwiedzać nowe zakątki. Może jakąś wioskę znajdziemy, wiecie o co A. chodzi? Takie, to jest też taka seria, że zwiedzamy nowe zakątki, więc wiecie o co chodzi, widzowie. A więc dobra, nie będę tu przedłużał. Okej, tutaj jest mega jakieś góry, możemy je spróbować. O, mam sztuczkę. Daj się za Czekaj, mną. bo muszę zjeść, poczekaj chwilę. Muszę No, zjeść, spoko, tylko no. muszę. Spoko, No. dobra. Czekaj, Ludzkie będę owoce. musiała wskoczyć do wody. Ha, wskoczyłem. Dobra, udało się. Na koniu wskoczyłem. Dobra, koniku. Nie to psie, tylko jej idź. Ja nie lubię tego, Ja skaczę. jak konie się topią. Mega to wkurza. No ja jakoś to muszę ciągnąć. Dobra, tutaj znalazłem mega dobre podejście. No i dobra, mniej więcej już jesteśmy. Teraz. O, to jakiś cobblestone ktoś tu postawił, czyli widać, że tutaj ktoś był. Czyli, albo jakiś. Jesteś? Tu O, tu jestem. jesteś, dobra. To jest jakiś Dobra, cobblestone. Na bank tutaj ktoś był, bo niemożliwe, żeby cobblestone leżał tak po prostu. Ktoś tutaj chodził pewnie. Po prostu, ale dobra. Idziemy gdzieś Ej, tutaj. prawie cię dogoniłem. Prawie, ale to duża różnica. Prawie. No, w sumie. Wpętrujemy tutaj to miejsce. Jeju, tam jest woda! Dziwne. Powinniśmy naszą drogę zaznaczać koblem, w sensie możemy nie spamiętać. Znaczy, Aha, no ty w sumie. zapamiętasz pewnie, bo ty masz dobrą pamięć, a na przykład taki ja. Dobra, mam pomysł, gdzie pójdziemy, bo tam, bo tutaj nie wiedziałem, że tu się jest woda przecież, to zlatujemy tedy. Nie lubię tego, jak ten koń straci te HP tak wolno. Co, zginąłeś? XD. Niszczący. Dobra, No, idę, co, bo wracasz do wioski, tak? wracam Faktycznie, właśnie w do sumie. wioski, widzowie, a więc wiecie co, bo to w sumie troszeczkę zajmie, a więc robimy cięcie i widzimy się, jak już to wszystko ogarnęliśmy. Dobra, my już to wszystko ogarnęliśmy, a więc lecimy. Idziemy się gdzieś tam, tak. Bo tam w ogóle dalej jest. Wow, lecimy na całego. A szkoda, bo gdybyś ja siedział, to byś mógł jeździć takiego szkieletokonia, bo mnie szkieletokonie to też naprawdę. Ale szkieletokonie są lepsze od zwykłych, bo mogą pływać pod wodą. No właśnie, szkieletokonie Musisz są jeździć fajne. pod wodą Tylko i się że nie topią. wiesz, I jak się jest. nie topią, to jest No. lepsze. Tam może się udamy, tam dalej. Zobaczymy, co tam dalej jest. Może jakąś Tak, wioskę. tam ładniejsze te. Na Monteverest. Ja widzę tutaj. No Nie, właśnie. jak to nazwiemy? Frankoverest. Frankiu XD. Everest. No, może Frankiu Everest. nazwiemy tak, Dobra, wiem. idziemy na Frankiu Everest. No nie, tutaj jest ta woda! A tam jeszcze możemy zobaczyć coś w tym lasku. Najgorsze jest to, że to jest wyspa, mała taka wyspa. Czyli głównie nasza wioska jest na To takiej wyspie. podkreślmy, że to jest Frankiu Everest. No Później możemy. postawimy tytowiczkę, czy teraz? Nawet. Nie no, później to Później? zrobimy w innym Później. To odcinku jest na. Frankiu Everest, a to są pączkoiby. No. A Ty ty, a doszedł, czy ty. jeszcze nie? No to ja to nazywam pączkoipami. No dobra, Pączkoiby. widzowie, musimy jakoś tu się udać. Jesteś tutaj gdzieś? O, jesteś.
znaczy O nie, ten głupie krzaki podwijanie wpływają. świata. A nie, taki sposób dosuniemy się. Okej. Okay. To jest tutaj już tą stronę. Nie wiem, gdzie A jesteś, łopatę. W ujęciu. A ty jesteś, dobra. Próbujesz wejść, też pomogę tutaj. Dobra, ogarnij to. Robisz tak, robisz. Tak, tak. Bo tylko nie potrzebuję dwóch kratek, tak? Czekaj. Już nie mogę nim skoczyć. Próbować. No bo dwóch kratek potrzebuję. No tak, to poczekaj, mam pomysł, co zrobię. O nie, wyszedłem, okej. Okay. O, hop. I teraz nie Ty, no ale nie mogę. O, dobra, mogę. A, dłużej kliknąć na spację. No chyba tak. Bo chyba ogólnie koń potrafi skoczyć na dwie kratki, on chyba wyżej niż... Koń maksymalnie na pięć. Aha, chyba tak. Maksymalnie. Dobra, koniku. Bo wiem, że niektóre konie mają możliwość większego skakania, ale niektóre mniejszego. Jedne mają więcej życia, drugie mniej. Są takie konie, które mogą maksymalnie na 5,5 kratki. No, w sumie. Bardzo Widzowie, tak, pod nie wiem, filmą. Jak o! Jakieś nowe. Fiasko, nie, ja ci powiem. Ciep, znalazłem nową łąkę. Tutaj coś jest ciekawego, widzowie. Coś mogę na chwilę wejść na twojego konia? No możesz, no jak chcesz. Jedź, chodźmy za mną. Okej, on ma na 4 i coś maksymalnie. Hej, dobra, ja wchodzę, już. Dobrze, mego... już to znalazłem, zobacz. Jakieś łąki, naprawdę. I tam może jakąś nowe wioskę. Łąki. Łąki apostolskie, nie, jak one się nazywały, inaczej one się nazywały, to łąki takie, gdzie Jeju, widzowie, tutaj naprawdę możemy coś znaleźć, jakieś wioski, podbić je, prawda? To byłoby spoko. No. Podbić jakąś wioskę, nie I wiem. Wejdziemy wioskę, to od razu wjeżdżamy i bomba atomowa. Nie, nie no, wbijamy, mówimy tak, FBI, FBI open the door. Ruskie FBI, to takie boa bardziej. Nie no, dobra, nie, dobra. Dobra, poczekajcie. W sumie mogę tu zdemontażu. Jeszcze ci zdemotywują film. Nie no i w sumie mogę tak nagrać coś taki właśnie ujęcie, takie ten właśnie głos. FBI open the door, to był taki śmieszne. Ale dobra. Nie, to by było dobre, no. No że tak wiesz, że tak rozwalam drzwi i takie mówi, tak to mówię, dobra. To nie... Dobra, napiszcie w komentarzach, czy chcecie dużą, większą magię montażu, czy mniejszą magię. No, tak jak stricte. Czy jeszcze więcej, czy mniej? Czy mniej jeszcze, czy na przykład właśnie. Dobra, widzowie, już naprawdę coś tutaj ciekawego właśnie szukamy na tym oto naszym se, na tym naszej nowej wiosce. A nie, tam, nie, tam już, tam, co tam jest, przejdzie? Czy coś tam znalazłem? Czekaj. Co tutaj robi druga baza? XD? Co tu robi bambus? Poczekaj, tam I był bambus? Tu jest jakiś drugi portal do Netheru? Widzowie! Tam jest bambus! Bambus! Ale co to jest? Kto zrobił bazę jakąś? To nie mógł być... Co to? Podbijamy to. Co? Ale bierze bambusa. Dzieci, widzowie, co to jest za miejsce? Ja biorę bambusa. Nie bierze, diamentowy napierśnik. Ja biorę bambusy. Ale wiesz co, ja nie wiem, wiesz co, chłopaki. Wiesz co, coś chcę powiedzieć. Sie, mam fajny mega pomysł. Wiesz jaki? Nie będziemy tego jeszcze podbijać. Wiesz dlaczego? Dlatego, gra. No. Dlatego, bo możliwe jest to, że to jest czyjaś baza, a my ją ukradamy. Więc nic nie wiesz. Ogólnie mam pomysł, co zrobimy. Nie, to mogę rzecz wziąć, proszę. Nie, nie możemy, bo to może jest czyjaś własność i my nie robimy... Nie wziąłem. Dobra, weź, nie wiesz. Mam fajny mega pomysł, co zrobimy. Nie wziąłem. Zapytamy się... Później, kiedy będzie laureat, a tylko najedziemy. Później, jak będzie bogatszy, to go najedziemy, zamknij się. Widzowie. Powinien stać się bogatszy. Nie, ja mam lepszy pomysł. Zapytamy się, czyja to jest baza. Jeżeli to będzie, jeżeli powiem, że to jest niczyja baza, nikt nie powie, że mają taką bazę, to oznaczy, że to jest jakaś baza. Jeśli któryś z widzów, jeśli to jest baza któregoś z widzów, proszę się zgłosić w komentarzach. Jeśli nikt się w komentarzach nie zgłosi, koniec z tą bazą. Ale dobra, po prostu wtedy ją podbijemy, ale naprawdę to jest mega pytanie, bo ja nie wiem naprawdę, co to jest za miejsce, a więc dobra. Zapiszemy sobie koniecznie kordy tego miejsca. Naprawdę, ten odcinek jest jakiś niemożliwy, że coś takiego znalazłem. A ty czy jak? To jest niemożliwe. No ja myślę, że to trochę dziwne. No nie, a no jeśli ten jak serwer to? Składa się z kilku serwerów, a my o tym nie wiedzieliśmy. No, widzowie, na to jest coś mega podejrzanego, naprawdę. Dobra, zapisałem jakby co kordy, więc powinno zadziałać. A więc dobra.
Ale przecież jest whitelista, więc kto to mógł być? No, a słyszeli jak to ktoś z naszej klasy, nie wiem, czy to Framboid, Cwaniak, to jest możliwe, że to on. A dlaczego oni mieli opa? Ja nie mam opa, wytyszy. No to nie wiem, ale naprawdę widzowie, to jest mega... A to dostanę opa, czy nie? Albo dobra, wiesz co? Może coś tam przy okazji weźmiemy z tej bazy. Ale tam może coś weźmiemy małego, ale obiecuję wam, że jeżeli powie ktoś, że to jest jego bazy z naszej ogólnie klasy, to jednak oznacza, że oddamy te itemy, które wzięliśmy. Z naszej klasy albo z widzów, tak? No to jest mega możliwe widzowie, ale to jest coś nieprawdopodobnego. Jeśli ktoś z widzów, No, dobra, naprawdę, ja nie wiem zdecydowanie co to jest, ale to jest naprawdę jakieś dziwne, że my znajdujemy sobie, chodzimy, normalnie tak na patrolu, zerknąć jakąś nową bazę, czy nie zerknąć nową bazę, a przychodzimy normalnie, a tu jakaś baza, no to nie jest normalne, no. Kto inny by miał taką bazę, naprawdę, mega podejrzane, mega, to naprawdę jest mega po prostu dziwne, ale kto miałby tyle itemów? Czy to jest uważnie? Nie wiem, jak się wali na film przed chwilą. Ale uważnie, czy jest to możliwe, że to jest, że ktoś tu brał sobie itemy z Game Moda 1? Myślę, że bardzo, że ktoś miał z kreatywnego. No, z kreatywnego, bo naprawdę, skoro mieli oni opy, to naprawdę jest mega... Ale sprawdźmy whitelistę, kto jest na whitelistę, sprawdź whitelistę, zrób z whitelistą. Mega naprawdę dziwne zjawisko, ale nie będziemy brać tych... Właśnie miałam na pierśnik. Masz... Wiesz co? Ale nie mówię Szyk, że wiesz co? Nie aż takie cenne itemy. Weźmiemy jakieś takie drobne, dobra? Bo to może być podejrzane, dobra. Po prostu schowaj ten na pierśnik, okej? Okay? Bo ja mówiłem, żeby tego nie brać. Schowaj go do skrzyni i po prostu będzie dobrze, okej? Okay? Żeby nie brać tych na ciemnych. A ty masz hełm i ja nie mogę wziąć, a ty możesz. Ja dobra, to odłożę hełm, a ty zbroję, tak będzie lepiej. No dobra, nic nie rób, nic nie tykamy, bo to naprawdę jest podejrzane, co nie? Podejrzane to jest naprawdę. Dajmy spokój, już zachowajmy sobie. Bo wiesz, ja myślę, to jest osoba, która po prostu cheatuje i chce nas ten. No widzowie, dajcie znać w komentarzu. Naprawdę. Okradała. Coś ona nas okradała i my mieliśmy tutaj. Dobra, to ja sobie w takim razie wezmę, nie wiem, jakiś kilof. Bo naprawdę to jest mega podejrzane, naprawdę. O co tu chodzi, naprawdę. To jest niemożliwe, żeby... Dobra, ja sobie wezmę w takim razie enchanting table, okej? Okay? Bierzemy co chcemy, to już nie patrzy. Dobra, ale jak to będzie... Ja sobie wezmę dobrym graczem. Niemożliwe, żeby tutaj ktoś był. Dobra, widzowie, ja biorę jedynie kowadło i to, no i zmykam. Spoko, szyk? Okej, wracamy, możemy wracać chyba. Dobra, możemy wracać. Nie będziemy brać więcej itemów, ale naprawdę, widzowie, dajcie znać w komentarzu, co to jest, bo ja naprawdę jestem, to jest niemożliwe. Jak to możliwe, żeby te jakieś... Gdzieś nawet... Zobaczcie, bo ja mam taką dla was radę. Tak, ja zginę. O nie, polegnę na tej wojnie. Dobra, zginąłeś, trudno. Dobra, widzowie, dajcie znać koniecznie w komentarzu, co to jest za baza, bo naprawdę, jak, bo powiedz po pierwsze, mam takie pytanie. Jakby to był ktoś z klasy, to po pierwsze tak, kto teraz gra na tym serwerze? Ja tylko i Dawrym grał. To na pewno, właśnie, jak w takim szybkim w tym tempie? Ja, ty i Dawrym. Naprawdę, bo grało tylko parę osób, a... Już ma takie itemy na pierśnik, ty rzeczy, ej, że to nie masz jest... Masz jakąś fioletową główkę? Ja wziąłem tylko hełm. Dobra, tak. Wiecie co, widzowie? Mam pomysł. Masz ktoś jeszcze jakąś widzowie. Inną? Wiecie co, to już jest koniec tego odcinka, bo to jest naprawdę ten odcinek jest jakiś niemożliwy, naprawdę. Ja nie spodziewałem się w ogóle, że coś takiego, że znaleźliśmy jakieś bazę. Ale to jest naprawdę mega podejrzenie, widzowie, naprawdę. Ja nie mogę w to uwierzyć, że my znaleźliśmy jakąś bazę, po pierwsze, a po drugie, kto by zrobił w tym miejscu bazę? Akurat w tym. Powinien bardziej bliżej, ale to jest naprawdę mega... I kto by zapamiętał taką drogę? Naprawdę to jest coś mega podejrzanego, albo jakiś błąd gry, nie wiem. Dobra. Okej, widzowie, ja się już będę żegnał, to już jest koniec tego materiału, po prostu. Na początku myślałem, że to będzie tylko taki luźny odcinek, a tutaj proszę, jakaś baza, no. Naprawdę, nie rozumiem tego. A więc dobra, mam nadzieję, że będą podobało się tak. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, by nie przegapić kolejnych mega właśnie fajnych filmów. A więc jeszcze mam się żegnał, a więc cześć!